Witam ponownie. Dzisiaj przygotuję czekoladowe ciasto z białek. Składniki. 6 białek. Białka ważyły 230 g. Szczypta soli. 100 ml oleju rzepakowego. 160 g, czyli 3/4 szklanki cukru kryształ. Jedno duże jabłko. Jedna szklanka mąki pszennej tortowej. 160 g. 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 40 g kakao. Zaczniemy od przesiania mąki, kakao i proszku do pieczenia. Mieszamy. Zabierzemy jabłko. Jabłko zetrę na tarce o grubych oczkach. Po starciu ma 200 g. Białka ubiję na sztywną pianę ze szczyptą soli. Ubijamy na najwyższych obrotach. W tym czasie, kiedy będę przygotowywać ciasto, włączam piekarnik, żeby się nagrzał do temperatury 180 stopni. Białka ubite. Będę dodawać po 1-2 łyżki cukru, miksować po każdym dodaniu do czasu, aż cukier się rozpuści, czyli będzie niewyczuwalny. Sprawdzamy, cukru już nie czuć, rozpuścił się. Dodajemy połowę porcji mąki i olej. Łączymy delikatnie, mieszając łopatką lub mikserem na najniższych obrotach. Piekarnik już się nagrzał, ale jeszcze sekundkę musi zaczekać. Żeby mąka nie pyliła, najpierw delikatnie łopatkami wmieszam ją w białko. Dodam pozostałą część mąki. Delikatnie mieszam w masę. Miksera już wystarczy. Delikatnie pomieszam łopatką. Dodaję jabłka. Mieszam do momentu, aż ciasto połączy się z jabłkami. Przygotowałam formę, wcześniej posmarowałam masłem i posypałam mąką. Moja forma ma wymiary 30 na 12. Przekładamy. Równomiernie rozprowadzamy. Wkładamy na środkowy ruszt. Piekarnik góra-dół. 180 stopni. 50 minut. Ciasto pieczemy do suchego patyczka. Minęło 45 minut, ale ciasto delikatnie już pęka, więc sprawdzę, czy się upiekło. Może jest już gotowe. Patyczek suchy wyciągamy. Pozostawiamy do stygnięcia. Ciasto jest jeszcze ciepłe, ale przełożę na deskę, żeby szybciej ostygło. Na górze odbił się cały wzór formy. Będzie można po paseczkach kroić ciasto w całej okazałości. Jak wystygnie, polejemy polewą. Przygotowałam polewę czekoladową według przepisu, do którego link jest u góry. Teraz ozdobimy ciasto.
gotowe. Wkładamy na chwilę do lodówki, żeby polewa zastygła. Ciasto stało troszeczkę w lodówce. Polewa nie do końca zastygła. Będziemy kroić i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ukroimy taki większy kawałek, żeby było widać. Tak jak mówiłam, polewa jeszcze do końca nie zastygła, ale to nie przeszkadza. Ciasto jest mięciutkie, pulchne. Przerwiemy, zobaczymy, jak wygląda. No to co? Próbujemy. Widelczyk nam jest niepotrzebny. Próbujemy. Jeszcze kawałeczek. Właśnie jabłka jeszcze dodałem w smaku, tylko że tutaj bardziej widać kawałeczki jabłka. Jest wilgotne. Myślę, że bez tej polewy równie dobrze by smakowało. Jeżeli ktoś lubi czekoladowe ciasta, to to jest idealne. No i jest to inny sposób na wykorzystanie białek niż pokazywałam wcześniej, czyli bezy, beziki czy białkowiec, do których linki wstawię gdzieś tutaj. Pyszne. Ukroiłam duży kawałek i zanim skończę mówić, wszystko zjem. No nie, może zabiorę już, wystarczy. Smacznego. Naprawdę zapraszam do wypróbowania tego przepisu. Jest rewelacyjny. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Nic nie zostało. Łasuch ze mnie.